wzięliśmy pod uwagę zakup tej nieruchomości razem z tą działką, natomiast ten agent nieruchomości zaczął się trochę plątać. Jezus Maria, co to za przepiękne miejsce. Która na zdjęciach wygląda bajecznie. Ja wam powiem, dlaczego nie kupujemy tej działki. Wydaje mi się, że ludzie już wiedzą o tym, że tutaj będzie ciężko z mieszkaniem. I w międzyczasie zadzwoniła pani prawniczka. Kaśka! Pomóżcie nam, bo ja już po prostu mi głowa pęka. Dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w drugim odcinku z nowej serii, portugalskiego szukania domu. Zanim zaczniemy dzisiejszy film, chcielibyśmy wam bardzo serdecznie podziękować za pozytywny odbiór pierwszego odcinka. Otrzymaliśmy bardzo dużo komentarzy, bardzo dużo łapek w górę i bardzo dużo wyświetleń, co nas bardzo cieszy. A przede wszystkim chcielibyśmy wam też podziękować za pomoc w podjęciu decyzji, czy zostajemy na tym kanale, czy otwieramy nowy. Zdecydowana większość z was napisała, że chcecie, żebyśmy zostali tutaj na podróżowaniu i my również się do tego przychylamy. Dla nas jest to najlepsze rozwiązanie, także bardzo się cieszymy, że tak się stanie i dziękujemy wszystkim, którzy zabrali głos, którzy napisali komentarz. Pojawiło się bardzo dużo pięknych komentarzy, które są bliskie naszemu sercu, że całe życie to podróżowanie, że ten kolejny etap to także jest podróżowanie. My się totalnie zgadzamy i z radością przychylamy się właśnie do tej decyzji, czyli zostajemy na podróżowaniu przez V. Tak jest. Dzisiaj będziemy wam pokazywać poszukiwania domu. Może się to zakończy sukcesem, ale zanim ruszymy w ogóle w podróż, to kawusia. Więc teraz klasycznie zapraszamy was na kawkę. Tu jest działka, tu są sąsiedzi, no ale świetnie, bo oni są za murem. Więc mamy teraz działkę, która jest 6 minut od morza, bardzo blisko, to jest mega najbliższa, jaką wyglądaliśmy. 2000 metrów jest rustico, 500 metrów budowlane, a 100 metrów już jest zabudowany budynek. Jest to w miasteczku, w takiej wiosce, więc tutaj na pewno prąd, woda, wszystko jest. Tak, jesteśmy przy ulicy, mamy dwóch sąsiadów. Przed nami jest las, fajnie to wygląda. Co już zauważyłam, jest cicho, mimo że jesteśmy w miasteczku, to jest cicho. No i spoko to wygląda. Eukaliptus jest w Portugalii bardzo popularny właśnie też do wytwarzania domów, ponieważ jego drewno jest bardzo mocne, ono się nie psuje, jest zakonserwowane tymi olejkami eterycznymi, więc bardzo często, szczególnie w tych starych domach, które oglądamy, widać, że cała ta konstrukcja dachu, to są po prostu pościnane te pienie z eukaliptusa, lekko zeszlifowane i tyle. I są bardzo wytrzymałe, więc stąd ten eukaliptus jest tak bardzo popularny w Portugalii do tego stopnia, że część lasów jest wypalana i terenów pod to, żeby właśnie sadzić eukaliptus, mimo że on jest największym zagrożeniem pożarowym, ludzie się na to decydują, no bo drewno z eukaliptusa jest po prostu opłacalnym biznesem. Ten krzak przed nami z tymi pięknymi listkami, które zawsze sprawdzam, czy się nie składają, ale się nie składają, to jest mimoza. I mimoza się bardzo podobno szybko też pali, na zasadzie jak eukaliptus. Więc taką mimozę trzeba by do zera wyciąć. Nie wiem, na ile to jest łatwe, bo podobno się bardzo rozrasta, więc podejrzewam, że jest to walka. Co robisz? Sprawdzam położenie działki. Tam mamy północ, południe. Wschód jest tam. No, tam. Zachód. Czyli działka jest idealnie ustawiona. Głośno. Godzina przyjazdu została zaktualizowana. Jezus Maria, co to za przepiękne miejsce.
Przyjechaliśmy teraz nad morze. Kaśka mówi, że nad ocean, więc przyjechaliśmy nad ocean. Ja muszę wyjść tamtymi drzwiami, bo to mam zablokowane. Moi drodzy, zanim pojedziemy na samo miejsce, chciałem wam dwa słowa powiedzieć na temat tych działek z poprzedniego odcinka, więc ci, co oglądali w zeszłym tygodniu, to pamiętają, że pokazaliśmy wam takie straszne ruiny i jeden dom za 100 tysięcy euro, czyli o 20 tysięcy euro więcej niż nasz budżet zakłada. Wzięliśmy pod uwagę zakup tej nieruchomości razem z tą działką, natomiast ten agent nieruchomości zaczął się troszkę plątać w historii i w sytuacji prawnej tych budynków i tej działki, co się okazało, tam jest kilku właścicieli, to są spadkobiercy, jest kilku właścicieli, wszyscy mieszkają za granicą, nie wszyscy się zgodzili, wszyscy się podpisali pod sprzedażą tego domu, więc nie jesteśmy pewni, czy to w ogóle jest możliwe, żeby to kupić. Dlatego też skontaktowaliśmy się z panią Pauliną. Pani Paulina jest Polką i mieszka w Portugalii, jest prawnikiem i specjalizuje się właśnie w takich nieruchomościowych sprawach. No i poprosiliśmy ją, żeby ona się skontaktowała z tym agentem, pogadała po portugalsku z nim, dowiedziała się o numery działek, wyciągnęła wszystkie możliwe informacje, jakie się da. No i żebyśmy sprawdzili tą działkę, zanim w ogóle zaczniemy cokolwiek tam działać. Ten gość nawet sam powiedział, to może trwać 2 tygodnie, 2 miesiące, a może 5 lat. Więc na razie się nie podniecamy na tamtą działkę i szukamy dalej. Hola, bon dia. Do you speak English? Yes, I speak English. Oh, super. Calling because I found an advert on Idealista and I would like to see the property, the house. Hello, bon dia. Hi, Lucas. Bon dia. Okay, so for at the moment, because we are in this area, we are driving and watching some houses. If you can send me address, for example, I can go there and check if the area is okay for us. I will send you the location of okay. The house. Okay, perfect. Multi obrigado. Okay. Muito obrigado. Estou bom dia. Ah, bom dia. Do you speak English? Not as well. Okay. I understand what you say. Okay, okay, super. Because I found the advertisement on Idealista and I would like to see one property. 4, 9, 8. Próbuję się dodzwonić do pani prawnik. Mamy już wszystkie 3 adresy, pod które dzisiaj pojedziemy oglądać, ale jest nadzieja, że coś kupimy. Jesteśmy, moi drodzy, pod kolejnym domem. Ten dom ma 75 metrów kwadratowych. Za nim jest jakaś stodoła z kamienia z 56 metrów kwadratowych i działka o powierzchni 3800. Kosztuje ta działka 85 tysięcy i wszystko jest pięknie, ładnie, jest na uboczu, dużo tutaj jest drzew, są drzewa oliwne, figa jeszcze była, jakieś tutaj krzewy, których jeszcze nie rozpoznaję i wszystko pięknie i fajnie, domek jest całkiem fajny, natomiast w bardzo bliskiej odległości do kilometra jest potężny kamieniołom, gdzie może nawet słyszycie, cały czas stukają, pukają i robią coś z kamieniami. To jest jeden z ostatnich domów na drodze prowadzącej prosto na takim terenie do tego kamieniołomu. I obawiam się, że może kamieniołom się z czasem powiększać i po prostu życie tutaj będzie na nieznośnym etapie i dlatego też ludzie zaczynają sprzedawać domy, bo i ten na sprzedaż, i ten na sprzedaż, więc wydaje mi się, że ludzie już wiedzą o tym, że tutaj będzie ciężko z mieszkaniem. No ładnie, bo mi się i kwiaty, i skalniaki, i doniczki podoba to wszystko, ale minusem jest też to, czego jeszcze nie spotkałem na żadnej wcześniej działce, że ta działka jest prawie cała na kamieniu. No więc jakakolwiek praca z przesuwaniem gruntów, równaniem terenów, to będzie masakra. Dojechaliśmy na miejsce, do kolejnej pięknej nieruchomości, która na zdjęciach wygląda bajecznie i kosztuje 90 tysięcy i ja już wszystko wiem, Kasia zresztą też, ale pokażę wam ją teraz z bliska i powiem parę słów o niej. W ogóle nie jest dom nawet. O, to by była część domowa. Jakiś budynek gospodarczy.
cały zatoczony eukaliptusem. I zaraz wam powiem więcej o tej działce, ale musimy jechać coś zjeść, bo jestem dzisiaj na czczo. Zaraz wam powiem, dlaczego nie kupujemy tej działki, a potem pojedziemy kolejną następną. Jesteśmy w takiej typowej kawiarni dla facetów, gdzie się serwuje bifane, czyli bułkę z mięsem. Zauważyłem, że jeszcze sprzedają fasolową zupę, no i przyjeżdżają tutaj kierowcy, pracownicy i chłopi, którzy mieszkają tu niedaleko, na bułkę z mięsem. Pojedliśmy, jesteśmy szczęśliwi, mamy pełne brzuchy, wypiliśmy jeszcze kawkę. W międzyczasie zadzwoniła pani prawniczka z informacją, że może z nami rozmawiać teraz. Halo? No witam ponownie, teraz już jesteśmy dostępni. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotkaliśmy się z przedstawicielem, tam agentem. Agencja jeszcze nie ma jakiegoś wglądu w 100% w tą działkę, więc oni jeszcze nie mają jej, tak że powiem, prawnie sprawdzonej, czy tam wszystko jest legalne. Tylko że on nam zaproponował, żebyśmy złożyli im ofertę na zabezpieczenie, tylko jeszcze on chce po prostu pieniądze od nas. Nie wiem, jakie to są standardy i zwyczaje tutaj. Ofertę można złożyć jak najbardziej, ale zanim się cokolwiek wpłaci, dostaje się dokumentację nieruchomości. To się zdarza, to jest tutaj dosyć popularne. Jeżeli wiadomo, że nieruchomość to szybko się sprzeda, tak? Że jeżeli jest klient zainteresowany, że zapłaci rezerwację. W Portugalii aktualnie dużo rzeczy sprzedaje się zanim trafi na stronę. No. Bo naprawdę one schodzą. No to jak najbardziej mogę porozmawiać tutaj z tym agentem. No i żeby ten zapis w umowie rezerwacyjnej był, że ta kwota zostanie odliczona, wzięta na poczet ceny zakupu. Tak? Dobra. To jak dostanę ten numer, się z nim skontaktuję. Tak, no tak sprawdzimy dokładnie księgi wieczyste i te cywilne i skarbowe, czy tam są jakieś obciążenia, czy wszyscy są ujawnieni, na jakim to tam jest etapie, czy oni wszyscy przyjęli spadek, czy jak to wygląda. Dobra. Dobrze, super. To będziemy w kontakcie. Dzisiaj tak dzwonię. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do usłyszenia. Moi drodzy, jak widzieliście, przed chwileczką rozmawialiśmy z panią Pauliną, która jest prawnikiem. Ona się specjalizuje właśnie w sprawach związanych z działkami, nieruchomościami i tak dalej. Ona będzie prowadzić i sprawdzać to wszystko, ponieważ w Portugalii to jest bardzo zawiłe, to prawo spadkowe i tak dalej, że tutaj po prostu trzeba dokumenty naprawdę bardzo sprawdzać przez profesjonalistę, a nam ten agent nieruchomości powiedział, że oni sprawdzą wszystko prawnie, ale oprócz tego możemy sobie iść do innego prawnika i on nam poleci takiego prawnika. Więc ja pomyślałem, dobra, prawnik od polecanego gościa, który ma go sprawdzać, to brzmi po prostu nierozsądnie. Nie za lepiej mieć kogoś z zewnątrz, a Paulina jeszcze mówi po polsku. Dokładnie, to jest nam potrzebne. Ktoś, kto zna się na portugalskim prawie, a mówi po polsku. Więc mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. No i poprosiliśmy panią Paulinę, żeby zadzwoniła tam, wybadała temat, a nam się po prostu tylko potwierdziło, że wszystko się w zasadzie zgadza. No i że jest to okazja, prawda? Że jest to okazja. Zapomniałem wam powiedzieć o tym, dlaczego nie chcemy kupić tej działki i co jest z nią nie tak. Mianowicie eukaliptus. Dookoła, jak widzieliście na ujęciach dronowych, może nawet teraz zobaczycie, jest ogromnie dużo eukaliptusa, a to jest drzewo, które, jak Kasia mówiła wcześniej, się bardzo łatwo pali. I jeżeli się mieszka blisko eukaliptusa, to ciężko jest w ogóle coś wybudować. Ciężko jest otrzymać pozwolenie na budowę w Portugalii, ponieważ jest zagrożenie pożarem. I ogólnie tereny, które są w sąsiedztwie eukaliptusa, nie są ciekawe do życia. Eukaliptus też wysysa, wyjaławia ziemię. O, aczkolwiek działka jest fajna, nie? Jeszcze nie mówimy nie, bo jeszcze trzeba byłoby sobie zastanowić się, ale ja się boję trochę tego eukaliptusa. To, co widzieliście przed chwileczką, było kręcone kilka dni temu. Natomiast dzisiaj, wracamy do teraz, idziemy dalej. Zatrzymaliśmy się koło solanek w Rio Maior, bo chcemy wam je pokazać, bo są bardzo ciekawe.
Moi drodzy, znajdujemy się teraz na jedynych w Portugalii solankach śródlądowych, czyli miejscu, w którym się wydobywa sól poprzez proces odsalania wody po prostu przy pomocy słońca. 800 lat temu ktoś tutaj wykopał studnię, ta studnia jest do dzisiaj, z tej studni się wydobywa wodę, która jest bardzo słona i bogata w minerały, ponieważ pod nami znajduje się taka, powiedzmy, kopalnia soli. Bardzo duże złoża po prostu tutaj są tych wszystkich minerałów. No i co? Wydobywają wodę, rozlewają na takie betonowe i kamienne posadzki, malutko tutaj jest wody, no i czekają, aż słońce, że tak powiem, podgrzeje tą wodę, woda wyparuje, zostanie sól na miejscu. Słynny na całą Portugalię, jedyne w tym kraju i jedyne działające takie solanki śródlądowe w całej Europie. Więc bardzo ciekawa atrakcja dla turystów, a miejscowi mają dobrą sól. Kilogram takiej soli kosztuje tylko 1 euro. Możecie być może zastanawiać się, czemu szukamy ziemi w centralnej części Portugalii, mimo że do tej pory każdą zimę spędzaliśmy na samym południu, w Algarve. Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Wygoniły nas tutaj przede wszystkim ceny. Tutaj cena ziemi jest nieporównywalnie tańsza. Cena domów, cena no wszystkiego, bo też tą różnicę cen odczuwamy na co dzień, przede wszystkim w kawiarniach i restauracjach. Cena kawki jest tańsza, cena obiadu jest tańsza. Podejrzewam, że w sklepach nie są aż takie duże różnice, ale na takich rzeczach na co dzień i na kwestiach działkowych można dużo zaoszczędzić. Druga kwestia, która nas też tutaj przygnała, to to, że tutaj nie będzie nigdy, przynajmniej w najbliższym czasie, brakowało wody. Na południu jest bardzo sucho i Algarve od wielu, wielu lat już mierzy się z suszą i ten poziom wód z roku na rok spada. W związku z tym nie w każdym miejscu dostanie się pozwolenie na wykopanie własnej studni i wiele działek tych studni nie posiada. Tutaj natomiast praktycznie każda działka posiada studnię, wody nie brakuje, jest dużo strumieni, rzek, jest bardzo górzyście, no i deszczowo. W związku z czym tej wody tutaj nie brakuje i nie zabraknie. W związku z tym, że jest tutaj tak dużo wody, jest też tutaj bardzo zielono, jest dużo drzew i moglibyśmy zrealizować nasze marzenie o posiadaniu własnego ogrodu i sadu. Jeszcze jedna rzecz, która nas tutaj pociąga, to to, że jest bardzo portugalsko. Może nie jest tak ładnie i estetycznie, jak właśnie na południu Algarve czy w Alentejo, więc to jest pewien minus dla mnie osobiście, że właśnie ta estetyczna część no nie jest już taka zachwycająca. Natomiast z drugiej strony jest bardzo portugalsko. Tutaj mieszkają przede wszystkim Portugalczycy, niewielu jest ludzi przyjezdnych. Są, ale nie tak wielu jak w Algarve, gdzie praktycznie mówi się, że Algarve to już nie jest Portugalia, bo tak dużo właśnie przyjechało obcokrajowców. Więc to nam się też podoba, że tutaj mamy szansę ćwiczyć portugalski, zanurzyć się w tej portugalskiej kulturze. Patrzcie. Hej, odega. Więc to są plusy. Natomiast minus największy jest taki, że właśnie jest deszczowo i chłodniej. Jest dużo chłodniej, dużo mniej słonecznie. Teraz na szczęście od kilku dni cieszymy się taką fajną pogodą, więc jest ok, ale ogólnie jest bardziej deszczowo. To jeszcze na co narzeka Łukasz, to to, że jest bardzo górzyście, w związku z czym nasze auto musi cały czas zjeżdżać i wyjeżdżać i ten silnik bardzo mocno pracuje. Lecimy z następną działką. Mamy tutaj dom. Ruina, no, no. On jest cały zrobiony z kamienia. No ten tym do usunięcia. Do usunięcia, ale kamień się trzyma. To są pomieszczenia gospodarcze, taka stodoła. O ja, beczki na winko, bardzo dużo drewna na opał. O Jezu, o. Co? Nie ma wody. Nie to drobinka, ale... Trzeba ją głębiej wykopać? Tutaj się zamyka niewierne żony. Uciekła! Ciekawy jestem, czemu tu nie ma wody. Jeżeli ktoś z was ma jakiś pomysł, dlaczego nie ma wody w takiej wielkiej studni, to możecie dać znać i ewentualnie co można byłoby zrobić, żeby ta woda się pojawiła, czy trzeba jakiś dodatkowy odwiert, no nie wiem, dajcie nam znać. No ale ładne są tutaj drzewka, no i ogromniasta działka. Kaśka, to jest do tamtąd. Cała ta łąka od tej strony do tej strony plus jeszcze hektar ziemi tam, a tutaj jest 1100 metrów przy domu.
strasznie duże to jest. Ale malutkie. Mandarynka w Portugalii? O, jak dużo pomarańczy. No, niesamowicie to jest. Tu jest po prostu totalnie cisza, spokój. Ale pachnie. Tu zachodzi słońce. Od tamtąd do tej szopy mniej więcej. No. I to jest pole kempingowe Kasi i Łukasza chyba. Cała ta łąka za mną również przynależy do tej działki. To nie jest budowlane, więc tu nie będzie można nic postawić. Ale jakbyśmy chcieli otworzyć kemping, to proszę bardzo, pole kempingowe już jest. Tylko wyznaczyć parcelę, podłączyć prąd i mógłby być kemping. No widok jest magnificent. Tak to wygląda. W dole, tu są te domki, a tam sobie jeżdżą samochody. Drzewka oliwne. Cisza, po prostu cisza. Strasznie mi się podoba ta działka. Ciekawa jest, bardzo ciekawa. Jeszcze w słońcu ona musiałaby wyglądać niesamowicie. Musimy tu przyjechać, będzie słonecznie. No i tam jest zachód. Tam jest wschód. Calusieńki dzień, działka na słońcu. Jakie masz przemyślenia? Co się tam dzieje? Nie mam, boję się takiej działki dużej. Boję się, że się okaże, że nic się z tym nie da zrobić. A co byś chciała robić? Nie wiem, możesz sadzić te jagody, goji. Goi. No to coś by trzeba było z tym zrobić, nie? Kupić taki kawał ziemi po to, żeby go mieć, to za mało. Trzeba by albo jakąś agroturystykę otworzyć, biorąc pod uwagę, że jest to rusztikoziemia, czyli taka, na której nie można budować, no to nie będzie proste. Jedynie można byłoby tutaj zrobić jakieś gospodarstwo, w sensie uprawę czegoś. Posadzić oliwki, jakieś jabłka, coś w tym stylu, no bo hektar ziemi, tak jak ktoś ostatnio napisał w filmie, to Łukasz, nie do skoszenia. Trzeba by traktor chyba mieć, żeby to skosić. Dotarliśmy do drugiej drogi. Jak tam buty? Ja sobie ubrałem dzisiaj gumiaczki, bo czułem, że tutaj będzie wbrodzenie w błocie. No i tak to wygląda z tej strony. Jest droga dojazdowa. Bardzo dużo już widzieliśmy działek. Każda ma coś innego. Ta ma ogromną działkę. To jest 1100 metrów kwadratowych i jest usytuowana cudownie. Z daleka od wszystkiego. Od ludzi, od autostrad, od klepów, od sąsiadów. Co prawda są tutaj jakieś dwie wille, takie dwa budynki mieszkalne, ale widać, że tam nikt nie mieszka na stałe. Więc może wakacyjne albo coś w tym stylu. Ta działka ma wszystko to, co potrzebujemy i czego szukamy. Tyle, że jest strasznie duża i jest prawie godzina od morza. Patrząc na mapę, do najbliższej plaży byśmy jechali 56 minut jadąc bezpłatnymi drogami albo 34 płatnymi. Kaśka, 34 minuty płatną drogą nad morze. Kasia właśnie mówi, że jest dla niej zbyt odludne, że nikogo tu nie ma, turystów żadnych, żadnego życia i daleko do morza, ale płatnymi drogami 34, bo to jest blisko autostrada. No nie wiem, co wy myślicie? Kupować hektar ziemi z potencjałem na jakiś ogród, czy szukać dalej? Pomóżcie nam, bo ja już po prostu mi głowa pęka. Moi drodzy, zanim zakończymy tego vloga, chciałbym wam tylko szybciutkie sprostowanie dać na temat działki, która się pojawiła dzisiaj. Mianowicie troszeczkę was wprowadziłem z niewiedzy w błąd. Otóż ta działka, dom nad morzem, ona jest o połowę mniejsza. Ma 2000 metrów kwadratowych, natomiast to, co wy zobaczyliście, to wy zobaczyliście 4000, ponieważ ona się składa z dwóch wąskich pasków. Bardzo długich, ale wąskich pasków, na których można postawić dom, natomiast no, one dla nas są zdecydowanie za mała, taka wąziutka działeczka, więc my z niej rezygnujemy, ale jeżeli ktoś z was chciałby kupić sobie taką działkę i mieć 6 minut do morza na plaży, to mogę wam podesłać tą ofertę. Tylko wyślijcie do nas maila, to wam podeślę. Jeżeli ktoś tam się wybuduje, to możemy was odwiedzić w przyszłości. To tyle. Jeżeli podobał się wam dzisiejszy odcinek, to zostawcie łapkę w górę. W zeszłym tygodniu zostawiliście ponad 1000 łapek w górę. Bardzo dziękujemy za te liczne reakcje, za te liczne komentarze. Napiszcie nam pod spodem w filmie, który dom wam się najbardziej podobał i który powinniśmy brać pod uwagę. Jeżeli ktoś z was ma informacje na temat tej studni, to też mi dajcie znać. No i przyjmuję wszelkie porady, informacje, co tylko chcecie, to piszcie, ponieważ my bardzo lubimy z Kasią czytać wasze komentarze. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Widzimy się w sobotę 23 grudnia o godzinie 19, czyli wieczór przed Wigilią. A teraz zobaczcie, co was czeka za tydzień.
czuję zlinę. O Boże. No hej. I spotkaliśmy sąsiada, który nas oprowadził po tej działce. Przy okazji nam próbował sprzedać swój dom. Bardzo mi się podoba ta nieruchomość. Właśnie złożyliśmy rezerwację na działkę.